nic nie widać przez ten deszcz. Ciemno. Kto tam idzie? Masz ochotę na chwilę relaksu, przystojniaku? Tylko chwilę? Wszystko zależy od ciebie. Jestem otwarta na propozycję. Porozmawiajmy. Dobrze, możemy zacząć od rozmowy, ale liczę na więcej. Może mnie jakoś zaskoczysz? O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Jest słodka i ma kształt. Spróbuj zdefiniować kształt gruszki. Pokaż mi kształty. Nie tak szybko, dopiero się poznaliśmy. Macie w ofercie jakieś niestandardowe rozrywki? Niektórzy klienci lubią sobie przy okazji zagrać w kości. Kręci cię to? Być może kiedyś skorzystam. Miło cię widzieć. Masz może jakąś robotę dla Wiedźmina? Może. Jacyś ludzie naprzykrzają się moim dziewczynkom. Zajmij się tym, a odwdzięczymy się hojnie. Zobaczę, co się da zrobić. Gdzie ich znajdę? Słyszałam o 3 miejscach. Ponoć kręcą się tam po nocach. Zaznacz mi te miejsca na mapie.
istne oberwanie chmury. Co podać? Bywaj. Geralt, Kopelat! Gdy Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć. To ja, Munro. Uchodźcy podczas wojny. Pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem. Na pewno pamiętasz. Jak życie? Nie narzekam. Mam tu spokojną pracę. Jestem wykidajłą. To spokojna praca? Jasne. Goście i tak załatwiają większość sami. To spokojna knajpa, wiesz. Ptaki nie srają we własne gniazda. Bywaj. Ja, mać, znowu przegrałem na tych zakładach. Gadaj, czego chcesz. Widziałeś gdzieś Kolmana? Co? Robiłeś interesy z tą łajzą i zniknął, tak? Powiedzmy. I tak masz szczęście. Mówią, że jego wspólnikom zdarzają się wypadki. Wiesz, gdzie mogę go znaleźć? Wieczorami odbiera transporty na grobli. Ale jeśli coś dla niego robiłeś, upewnij się, że wiesz, po co mu to było. Dobrze. Jeśli dowiesz się czegoś interesującego, daj nam znać. Zapłacimy hojnie. Bywaj. Geralt, miło cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma. Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana.
chcesz, to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, wiedźmin, który ocalił Wyzimę przed straszliwym Kuroliszkiem. Bohater. Bohater? A to inna sprawa. On już teraz prawie jak jeden z nas. A, to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Wypijem wasze zdrowie w karczmie. Dzięki, Siegfried. Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność. Co mam powiedzieć? Więcej nic nie widziałem. Na pewno? Przepadnie ci połowa szmalu. Tak, tylko... Czekaj, ktoś tu idzie. To ten białowłosy. Znowu pakuje nos w nie swoje sprawy. Widział nas. Uważaj, to wiedźmin. Jest bardzo niebezpieczny. Nareszcie ktoś mnie docenił. Wiedźminie? O czym tak miło gawędziliście? Nie udawaj głupiego, wiedźminie. Wiesz dobrze. Wiem. Przy okazji... Nie zapłaciłeś mi za zlecenie. To prawda. Masz tu 100 orenów i... Błagam, nie wydaj mnie. Niby dlaczego? Tu nie chodzi o mnie. Pomagam Vincentowi rozpracować tajną organizację Salamandry. To sprawa wagi państwowej. Jakoś wam nie wychodzi. Ach, to przez jakiegoś palanta, który ciągle wpieprza się nam w robotę. Zabija członków Salamandry, psuje nasze intrygi i pułapki. Wiecie, kto to? Nie, ale gdybym go spotkał... Poszczułbym wściekłymi psami i połamał nogi w kolanach. Społeczeństwo uczyniło mnie tym. Jestem wyczerpana. Spać mi się chce. Pomodlę się za ciebie, dziecko. Och, ja
Nos mnie swędzi. Może nie. Ta. Mać, znowu przegrałem na tych zakładach. Gadaj, czego chcesz. Znalazłem Kolmana. A, baranina chciałby wiedzieć, gdzie podziewał się ten łachmyta. Nakryłem go na donosicielstwie. To zdrajca, łajdak i sukinsyn, kupa łajna! Wiedzieliśmy, że ktoś donosi straży, ale żeby Kolman? Takie życie. No cóż, baranina wyznaczył nagrodę za znalezienie szpicla. 500 orenów jest twoje. Bywaj. Ciągnąć do straży, wyobrażasz sobie? Co on, szalony? Na starość przygód mu się zachciało? No, mówiłam mu, durniowi jednemu, że na ulicach przecie zbóje i bandyty, a po nocach potwory wyłażą. Powiadają, że do miasta przybył rzeźnik z Blaviken. Jak go spotkasz, uciekaj! To podobno okrutny typ. Chroń się przed zarazą! Jak to możliwe? Zaleca się nozdrza wraz z jamą ustną chustą lnianą zasłaniać. Szmato se, mordopysk, owincie! Może was choróbsko nie dopadnie! O co chodzi, Wiedźminie? Bywaj.
Jestem paserem, sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magik. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o Berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka wiedźmin pracował dla alchemika Kalksteina. Te informacje masz gratis. Za każdą następną policzę normalnie. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pieńku z wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Nie wierzę ci. Masz kontakty ze strażnikami. Byłbyś wartościową wtyczką dla Azara. Żyjemy w kurewsko niebezpiecznych czasach. Potrzebuję opieki. Także przed salamandrą. Ta, jasne. Odpalam cieciom Vincenta kilka złociszy, a oni dbają, żeby nic złego mi się nie przytrafiło. Nie mam teraz czasu, bywaj. Nie wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Zajmujesz się też hazardem? Jestem kurwa absolutnym mistrzem pokera. A co? Zagramy? Nie rozśmieszaj mnie, jesteś chędożonym amatorem. Poćwicz, zanim zaczniesz truć mi dupę. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Wyjaśnij mi, dlaczego straż toleruje twoją działalność? Tajemnica zawodowa. Trzeba się umieć ustawić. Ustawić?
Jestem potrzebny zarówno kurewskim strażnikom, jak i chędożonym złodziejom. To prawdziwa sztuka, Wiedźminie. Ze wszystkimi mam układy. Dlatego jestem nietykalny. Ta. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Gdzie go znajdę? Znajdziesz go w misiu kudłaczu, ale nie wiem, czy będzie chciał z tobą gadać. Gość nazywa się Kolman. Thank you.